Ale się tutaj dobrze spało. Ale czy wy to czujecie? Ten zapach świeżego powietrza, te nasze piękne zielone ogrody. Aż tutaj te drzewa są tak blisko, że aż się chce wskoczyć na nie i obejrzeć okolice. Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w kolejnym odcinku Craftona. Dzisiaj witam się z wami na naszych drzewach, a to dlatego, że dzieją się straszne rzeczy na serwerze. Powstała, jak widzicie, elektrociepłownia, która nam dymi i zatruwa środowisko. Ktokolwiek jest odpowiedzialny za ten dym, powinien ponieść konsekwencje, czy coś. W każdym razie w dzisiejszym odcinku będzie się działo naprawdę, naprawdę wiele. Będziemy budować estetyczne projekty, techniczne projekty i różne inne projekty. Niekoniecznie może budować, ale na początku chciałbym wam pokazać, co tutaj powstało w międzyczasie, tak zwanym, w moim domku. Jak widzicie, mamy piękną sypialnię. Ona jeszcze chyba nie jest dokończona. Wydaje mi się, że chciałbym tutaj nieco więcej detali umieścić, ale mniej więcej w ten sposób ona się właśnie prezentuje. Tutaj mamy balkoniki i jak widzicie, tutaj się dzieje mnóstwo różnych rzeczy. Tutaj będziemy sobie w dzisiejszym odcinku działać, będziemy konstruować tutaj te ogrody, ale nie tylko. Bowiem mam, myślę, bardzo ciekawy plan na to, co zrobić z tym miejscem. Otóż tutaj, jak pamiętacie, w pierwszym odcinku skonstruowaliśmy sobie breeder, który od tamtej pory nam tutaj pięknie działa. Ale dzisiaj, myślę, jest pora na to, żeby ten projekt, żeby tym projektem zająć się, żeby on nie wyglądał tak tragicznie, jak wygląda. On daje sobie świetnie radę z produkcją wieśniaków, ale jeśli chodzi o wygląd, to wygląda koszmarnie. W każdym razie, oczywiście tutaj będą te nasze ogrody, które będą piękne i zielone i w ogóle. Chyba że zostaną zaczadzone dymem z komina. Ale to nie jest jedyna rola, jaką one będą spełniać, bowiem, co zobaczycie, mam nadzieję, w dalszym ciągu dzisiejszego odcinka, w tym miejscu będzie nasza strefa handlowa. Po tym ogrodzie będą sobie hasać nasze wieśniaki, z którymi będziemy mogli się wymieniać na wszystkie książki i inne dobroci, które oni sprzedają. Jak widzicie, nasz dom od tej strony prezentuje się... Nasz dom z tej strony prezentuje się już naprawdę, naprawdę dobrze. Te wszystkie trapdory, które tutaj poumieszczałem, bardzo dużo dodały do tego, jeśli chodzi o właśnie takie detale. To było, myślę, coś, czego ten dom naprawdę potrzebował. No i dzisiaj postaramy się, żeby cała ta okolica tego domu też się jakoś prezentowała. No bo to w tej chwili, nie, no to słuchajcie, jest nie do zaakceptowania. Ale zanim to nastąpi, musimy sprawić, żeby nasz system wieśniaków był w pełni funkcjonalny. I tym właśnie jest ta oto tutaj machina zagłady, czy nie wiem, cokolwiek. W każdym razie możecie zauważyć, że nasz świat wygląda nieco inaczej, a to, że ze względu na to, że pojawił się Optifine ze wsparciem shaderów i tak właśnie wygląda świat na tych shaderach Optifine'owych wewnętrznych. Możecie mi dać znać, czy wolicie ten wygląd, czy tamten z poprzedniego ujęcia. Tutaj mamy czarodziejską machinę, która będzie, miejmy nadzieję, produkować nam wieśniaków, ale tylko wtedy, kiedy tego chcemy. Ten breeder, który tutaj jest na górze, on już tutaj był, jego powinniście pamiętać z pierwszego odcinka i on będzie sobie, tak jak i uprzednio, produkował nam wieśniaków, które będą następnie spadać i lądować tutaj w tej komorze. Jeśli będziemy jakiegoś wieśniaka potrzebować, będziemy mogli wysłać sygnał do tego dispensera, który znajduje się tutaj. On nam wypuści wagonik, który następnie takiego wieśniaka zbierze. Później nasz wieśniak będzie transportowany na tę stronę. Będzie tutaj wyskakiwał z wagonika za sprawą tego raila, aktywatora i nie wiem, jak jest po polsku, i będzie sobie płynął na górę za pomocą tej staroświeckiej windy wodnej. No ale dopóki nie mamy netera, no to niestety innej nie zrobimy. A tymczasem nasz wagonik będzie chował się w tego kaktusa, był łapany przez hopery, które tam na dole są. Tutaj trochę słabo je widać, ale wierzcie mi, tutaj jest linia hoperów pod spodem, która
prowadzi do tego miejsca i z powrotem do naszego dispensera. No i dlaczego to wszystko jest tak dziwnie zrobione? A to dlatego, że chciałem, żeby ten breeder miał funkcję pozbywania się i nieprodukowania wieśniaków wtedy, kiedy tego nie chcemy. I dlatego właśnie tutaj są te dwa pistony, które w razie jakbyśmy nie chcieli jednak zatrzymywać naszych mujących koleżków, można je wycofać i wtedy woda płynie sobie aż do tutaj wesołego końca. I dlaczego tutaj cały czas musi być ta woda wylana? Chodzi właśnie o te marchewki i ziemniaki, które tutaj będziemy za chwilę z tych pozostałych komór jeszcze zbierać. Kiedy ta śluza jest zamknięta, to nasze marchewki, gdyby nie było tej wody, nie zbierałyby się, dlatego że w tym miejscu musi być szkło. Tu nie może być hopera, albo może być coś innego niż szkło. W każdym razie z hoperem to nie działało, jak testowałem. I dlatego właśnie ten hoper musi być tutaj w bloku obok. No ale jeśli byśmy nie mieli wody, no to nasze marchewki by lądowały i tak tutaj i ten hoper by ich nie zbierał. I dlatego właśnie ta woda wszystkie marchewki spycha. Tutaj jest półpłytka, o, z tej strony ją dobrze widać. I marchewki pod nią mogą się dalej przedostać, natomiast wieśniaki małe już nie. No i w ten sposób właśnie, nawet w trybie, kiedy wieśniaki są zatrzymywane w środku, no to marchewki się zbierają, no a oczywiście kiedy sobie to wyłączymy, no to już nie ma problemu, tak wszystko po prostu leci w tę stronę, wieśniaki, marchewki i tak dalej. Oczywiście z naszymi wieśniakami będziemy tutaj robić kolejne rzeczy na górze. Potrzebujemy zbudować jakiś panel kontrolny, który będzie nam sterował całym tym mechanizmem, no i jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli wybierać i resetować tym wieśniakom profesję, żeby dobrać sobie takie opcje handlowe, jakie tylko chcemy. Ale zanim to zrobimy, udamy się na pewne wydarzenie. Wydarzenie, które organizuje Zeti, które odbędzie się daleko, daleko stąd. No zresztą za chwilę zobaczycie, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj mamy dwie drużyny, po 3 osoby. Możecie jeszcze sobie jakieś nazwy wymyślić na szybko, jak się nazywacie? Karczmak, nie wiem. Karczmak, okej, dobra. To jest drużyna Karczmak, niech będzie. To jest najgorsza nazwa w historii. Panowie, a wy jak się nazywacie? Nie Karczmak. Nie Karczmak, okay, mamy dwie drużyny Karczmak i nie Karczmak. W takim razie, słuchajcie, zebraliśmy się tutaj wszyscy, żeby wziąć udział w bardzo ciekawym evencie, mianowicie evencie, który nazywa się Craftboard. I polega on na tym, że każda z drużyn ma cel, a tym celem będzie zgadnięcie jakiegoś przedmiotu, o którym pomyśli prowadzący, czyli pan Zeti w zasadzie. I żeby to zrobić, będą potrzebowali zgadywać poszczególne składniki wchodzące w skład craftingu tego przedmiotu. Może ktoś zrobi dzień? Mamy tutaj 3 tablice. Pierwsza jest tablica z ilością 21 przedmiotów. Są to losowe przedmioty i spośród tych przedmiotów drużyny będą wybierać. Jeżeli przedmiot będzie wchodził w skład craftingu, no to oczywiście prowadzący powie tak, ten przedmiot wchodzi. Na początku, słuchajcie, obu drużynom będzie zadane to samo pytanie, która drużyna odpowie pierwsza, ta zaczyna. Tej drużynie będzie zadane jedno pytanie. Jeżeli drużyna odpowie poprawnie, no to może wybrać jeden przedmiot z tablicy czerwonej. Jeżeli odpowiecie źle, to wtedy pytanie przechodzi do następnej drużyny, która może odpowiadać. I wygrywa drużyna, która pierwsza zgadnie, jaki to przedmiot jest kraftowany, ale oczywiście. Co? Skąd będzie wiedzieć, kto pierwszy odpowiedział? Jak będziemy się przykrzykiwać, to tak. Potrzebujemy dinga takiego, dzwoneczka takiego. Idealnie. Na tablicy zielonej będą przedmioty, które już potwierdzone są, że są w tym craftingu. Ma ktoś redstone? Jeżeli odpowiecie na pytanie poprawnie, no to możecie zamiast wybierać kolejny przedmiot, poprosić, żeby jeden przedmiot z tablicy zielonej ułożyć na tablicy pośrodku, tablicy craftingowej. Proszę być cicho, proszę nic nie klikać, zadaję pytanie. Drużyna, która pierwsza klika, odpowiada, ale jeżeli klikniecie w połowie pytania, to odpowiadacie już bez tego. W takim razie, słuchajcie, pytanie brzmi, który mob pojawił się w grze wcześniej, owca czy krowa? Proszę bardzo, drużyna nie Karczmak. Owca? Jakie? Owca jest twoją odpowiedzią? Jedna osoba. No, owca, no. Tak, dobra, okej, okay. To jest poprawna odpowiedź, oczywiście, owca. Także ta drużyna zaczyna. Pytanie pierwsze brzmi,
W zasadzie nie pytanie. Wymień przynajmniej cztery przedmioty, które dropią z wiedźmy. Przynajmniej cztery. Czerwony proszek, jasnopył, patyk i potki. Butelka. Butelka. No i butelka. Okej, okay, dobra. Możecie wybrać jeden przedmiot z tej tablicy. Który waszym zdaniem przedmiot może wchodzić w skład craftingu? No proszę się naradzać szybciej tutaj. Czy może patyk? Bo zaraz będzie dym i przyjdzie inicjatywa zaraz, do drugiej strony. Zaraz przerzucimy inicjatywę do drugiej drużyny. To patyk. Patyk. Wybieramy patyk i uwaga, patyk owszem wchodzi w skład tego craftingu, także udało wam się szybko trafić i zadajemy wam następne pytanie. Czy w leśnej posiadłości można znaleźć spawner mobów? Nie. Czy to jest wasze ostateczne pytanie? W sensie ostateczne to odpowiedź. Zależy, czy bierzemy pod uwagę na przykład... Nie, no raczej nie. Nie mówimy o błędach generacji. To nie. Nie, nie to wasza odpowiedź i jest to odpowiedź nieprawidłowa niestety, przykro. Ponieważ tak, w leśnej posiadłości można znaleźć pokój. Ze spawnerem pająków. Występuje między innymi a ten wiedział spawner pająków. Tak, jest to jeden z ukrytych pokojów. Słuchajcie, chcecie wybierać przedmiot, czy ustawiać te przedmioty, które już są w odpowiednim miejscu? Tam jest tylko patyk. Tam jest patyk. Ale to może być jakaś kopiując rzecz, nie wiem. Jeżeli nie ma... Świeczka redstone'owa. Ja bym proponował przedmiot wybierać. Proste to sztabka może złota. Być przecież. Sztabka złota? Wybrał już. Sztabka złota. Ja mam przeczucie. Jesteście pewni? Jesteśmy na mesie, a na mesie jest złoto, więc... Złoto. No nie wiem, czy to by nie miało. Bo ma złotego skina i złote włosy. Piękny, tak, oczywiście. A ja myślę, że z kobla mógł być. Tam jest złoty blok siana na górze. Ja myślę, że z kobla by mógł coś zrobić jednak. Ja poproszę ostatnią odpowiedź, ostateczną odpowiedź drużynową. Jak chcą kobyl, to niech będzie kobyl, no. No dobra, nie przedłużajmy chyba. Dobra, kobyl. Trudno. Kobyl. W takim razie kobyl jest oczywiście odpowiedzią niepoprawną. No i mówiłem. O, nie. Mówiłem. A skąd to było? No dobra, to następne bierzemy twoje. Tak? Następne pytanie brzmi, czy niebieski lód można skraftować? Co? Można. Tak, można to jest wasza ostateczna odpowiedź? Tak. Oczywiście, dobra, słuchajcie, wybieracie przedmiot, bo jest to odpowiedź. No to bierzemy twój przedmiot. Masło. Złoto, no. Masło. Złoto? Tak. Nie, tak. Masło. Na pewno jesteście tego pewni. Tak. Ja jestem pewny tak? teraz, to jest tak. Na pewno dobry przedmiot. W takim razie to jest odpowiedź no, prawidłowa. Co? Mówiłem. Możecie strzelać, co to jest, jeżeli odpowiedzie prawidłowo... To dostajecie dwa punkty, jeżeli nie, to inicjatywa przechodzi do przeciwnej drużyny, która musi natychmiast odpowiadać, jeżeli odpowie prawidłowo, to dostaje 3 punkty. Pytanie kolejne, tak? No jak ty odpowiadasz dobrze na to pytanie, nie? No dobra, dawaj kolejne. Pytanie brzmi, w jakim miejscu poza główną, endową wyspą znajdziemy wędzie obsydian? Na statku endowym. Obsydian? No tak, na pewno na portalach. Na portalach nie ma, na portalach jest bedrock. Czyli zdecydowanie jesteście, takie kreski tak? Są dobra, tak. Jest to odpowiedź prawidłowa, oczywiście. Jest tam jeden taki, czy tam nawet dwa chyba paski, bo nie pamiętam nigdy, ale z obsydianu na spodzie statku. I w związku z tym wybieracie przedmiot, czy chcecie ułożyć ja, te przedmioty? Ja proponuję wybrać przedmiot i złoto wybrać. Złoto już zostało wybrane. Ale w sensie do tego. A, że ułożyć, tak. Ułożyć. Ja bym zgadywał, ale... Dobra, przypominam, że przedmiot jest układany w craftingu w takiej ilości, w jakiej występuje normalnie i znajduje się on w tym miejscu. Co? Przepraszam, nie w tym miejscu, jestem głupi. No, halo, ja się zastanawiam. Teraz. To ja, ale mogę zgadywać, co to jest? Możesz zgadywać. To jest proste. Tory napędzane. Okay. Tak, tory napędzane. Tak, to jest... No ja chciałem zgadzać... Jej! Ja już wcześniej chciałem powiedzieć. Zdobyliśmy punkty. Runda druga! Runda druga w takim razie. Pytania będą dotyczyły nie Minecrafta, a konkretnie będą dotyczyły filmu i kinematografii. Boże. Pierwsze pytanie brzmi... Który znany muzyk i kompozytor stworzył muzykę do filmów takich jak Gladiator, czy Mroczny Rycerz? Dobra. A, to ja już wiem. Proszę bardzo. Hans Zimmer. Hans Zimmer, właśnie, dokładnie. To jest odpowiedź prawidłowa. Słuchajcie, następne pytanie, bo niektórym czas tutaj ucieka. Z jaką chorobą zmagał się brat głównego bohatera w filmie Rain Man, Barry'ego Levinsona?
No czemu mnie, no? Specjalnie mi przysłali, chcą wyeliminować najlepszego zawodnika. Oczywiście, nie proszę się nie strzelać tutaj. Dobra, turnieju prowadzący. Dzielimy się nagrodami, chłopaki. Czyli pytanie brzmiało, z jaką chorobą zmagał się brat głównego bohatera w filmie Rain Man Barry'ego Levinsona? Nie oglądałem. No słuchajcie, to jest odpowiedź niepoprawna. O kurczę, no, nie oglądałem nigdy. Niestety inicjatywa przechodzi do drugiej. A co na co był chory? Oni będą wiedzieć. No musicie zgadnąć, na co był chory. Jest autyzm. Odpowiedź poprawna, owszem, był to autyzm. Oskubany. W zasadzie większość filmów była oparta o to. Dobra, słuchajcie, wybieracie jakiś przedmiot. Jaki wybieraj, przedmiot waszym zdaniem? Deski. Deski, tak? Dobra, słuchajcie, bierzemy ten przedmiot i jest to odpowiedź poprawna. Deski wchodzą w skład tego craftingu. Pytanie brzmi, kto wcielił się w rolę Winstona Churchilla w filmie Czas Mroku z 2017 roku? Reżyserii Joe Araka, jak ktoś chce wiedzieć. Ja nie ogarniam. Czyli nie znacie odpowiedzi. Drużyna przeciwna? Gary Oldman. Tak, Gary Oldman, oczywiście. I tak, Kulfony, strzelałeś dobrze, grał on w Batmanie. Gary Smut? Możecie wybierać ułożenie desek albo wybór przedmiotu, jak chcecie. Co teraz? Nie wiem. Ja bym wybrał tego gościa z tyłu. O, wybieramy telefon do przyjaciela. Tak, telefon do przyjaciela. Halo, co byś wybrał? Papier? Wybrałbym papier, dobra. Jest to odpowiedź poprawna, bo i tak Makuty powiedział z całej drużyny. Jakiś przedmiot chcecie? Książkę. No bo co, nie zgadniemy tego. No chyba, że na YOLO bym powiedział w sumie. No możecie ułożyć deski w odpowiednim miejscu. Ja proponuję ułożyć deski, to będziemy już coś wiedzieć. Układamy w odpowiednim miejscu w craftingu i jest to w tym miejscu. Nie wiem, no to ja bym wziął... Zgadujemy jeszcze czy nie? Ty już chcesz od razu zgadywać? Na YOLO? Przecież nie. To jest tak proste, no że... A Ranger coś takiego craftował. Dobra, to zgaduj. Nie, nie zgaduję. Zgadujecie, nie, czy nie, ja to już, ja to już teraz, ja się wstydzę teraz, nie. Jak już wiesz? God damn it. Pytanie nie bierzecie, już wybraliście przed chwilą rzecz, nie bierzecie na razie. No możecie właśnie. Albo pytanie, albo wybieracie. Albo odpowiedź. No to odpowiedź, czy nie? No ja nie wiem. Ja bym wziął to, co w silniku jeszcze jest. Jedno pytanie możecie, jak chcecie. Co jest w silniku? A drużyna przeciwna nie może zgadywać, co nie? Tłok? Jeżeli oni nie zgadną. A rzeczywiście, dobra, to zgadujemy. Pi stację. To jest wasza odpowiedź drużynowa. Tłok, tak, jest w silniku, więc... No to będzie na tego tłoka jakby, co? Oczywiście jest to odpowiedź poprawna, tak. Ale jeśli chcecie zobaczyć trzecią rundę, która nastąpiła po tych dwóch pierwszych, a także resztę pytań z pierwszych dwóch rund, które ja tutaj wyciąłem, żeby ten teleturniej nie zajmował 45 minut, tylko kawałek dzisiejszego odcinka, to zajrzyjcie do Zetiego, tam znajdziecie półgodzinny film z tego właśnie teleturnieju. W każdym razie po tym pięknym zwycięstwie w rundzie pierwszej i drugiej nastąpiła runda trzecia, która była bardzo wyczerpująca i długa, więc Wiktor w którymś momencie zdecydował, że pora zakończyć to wszystko. Albo zgadujemy, nie, stop. Albo strzelamy, albo zgadujemy, co to jest ten, co to jest. Ten w sensie, co to już może... No możecie zgadywać. Strzelamy, dawaj. Nie, to jest... Ale strzelamy. Strzelamy, dawaj. TNT! Nie. Pamiętajcie, że jak oni też nie zgadną, to pytanie wraca z powrotem do was, więc... Tak, ale to nie, ja... A czekaj, ty może być. Masz rację. Dawaj, TNT. No kurde. W takim razie strzeliście, jest to odpowiedź jak najbardziej nieprawidłowa. Brawo! I uwaga, na podstawie puli zero itemów ta drużyna teraz zgaduje, jaki to jest przedmiot. Wybierałem te przedmioty, które są... Wait. Czy to jest wasza odpowiedź? Ostateczna? Czy jeszcze jakieś propozycje macie? Książka z piórem. Tak? Książka z piórem. Tak. Jest to odpowiedź poprawna. No zepsuł! Do widzenia! Tutaj wyrzucamy streamu. Proszę bardzo. Rundy się skończyły, 3 rundy. Dwie wygrane przez to drużynę, jedna wygrana po... jako... Nie wiem, jedna wygrała przez tą drużynę, ale za większą ilość punktów, bo za 3 punkty, natomiast te obie były za 2 punkty. Także wynikiem 4-3 wygrywa drużyna Karczmak. Jej! Hurra, wygraliśmy, piątkę przybijamy. Możecie się cieszyć w takim razie. Pa.
Nagrody w postaci diamentów zostaną rozdysponowane później, bo na razie Zety jest biedny i nie ma diamentów, ale dostaniecie. Jeszcze ode mnie? I tym oto sposobem powróciliśmy do naszego ogrodu, gdzie powstał już panel kontrolny do naszego breedera. Jak widzicie, nasza winda wieśniaków teraz kończy się tutaj na powierzchni i wszystkie wieśniaki będą lądować sobie tutaj w tym miejscu. Ten przycisk to jest właśnie źródło sygnału. Jeśli go klikniemy, to powinien zostać nam przysłany nowy wieśniak. Proszę bardzo, bardzo ładnie sobie to działa. Ten piston tutaj oczywiście kontroluje tego trapdora, który tutaj pilnuje, żeby nasze wieśniaki nie wychodziły z tego miejsca i żebyśmy mogli tutaj stawiać sobie jakiś blok profesji, żeby móc oczywiście wybierać temu tutaj koleżce oferty handlowe. Mamy jednak niestety pewien problem z tym breederem, a mianowicie kiedy tutaj jest za dużo wieśniaków na dole, to jak one dorastają, to potrafią się przepchnąć i wyskoczyć tutaj do tej windy i wylądować tam na górze, więc prawdopodobnie będziemy musieli zainstalować jakiś system, który od tutaj tędy gdzieś ich wyrzuci tam na dół. Tutaj mamy akurat nawet miejsce, żeby ich tam gdzieś zrzucać. Tak będzie pewnie też zrobiony odbiór tych wieśniaków za pomocą jakichś wagoników, żeby w razie czego można było też ich gdzieś wysłać nie tylko do mojego ogrodu, ale na przykład jakby papier chciał jakiś brać gdzieś tam do siebie czy coś. Ta dźwignia oczywiście kontroluje nam produkcję. Do góry jak jest przesunięta, to produkowane są i wieśniaki, i marchewki, i kartofle. A do dołu, no to wieśniaki sobie płyną do Krainy Wiecznej Szczęśliwości. Oczywiście tego na razie nie będziemy przestawiać, bo wieśniaki mi są potrzebne do tego, żeby wsadzić je w kolejne nasze komórki farmowe, które właśnie teraz sobie zbudujemy razem z całą resztą tego ogrodu, oczywiście w tempie przyspieszonym. I z tej oto podniebnej perspektywy mogę wam pokazać, co dokładnie zrobiłem w tym ogrodzie, jakie elementy designu tutaj są, jak dla mnie przynajmniej, najważniejsze. Jeśli pamiętacie, to mówiłem wam chyba w poprzednim odcinku, czy nawet jeszcze w poprzednim, że w pałacach arabskich bardzo często można było spotkać akcenty wodne, że tej wody było wszędzie tam pełno tak naprawdę i to jest właśnie coś, co próbowałem tutaj zrobić za pomocą tych zalanych wodą schodków, żebyśmy mieli trochę takiej właśnie wody przy naszych ścieżkach. Również zbudowałem taką, myślę, ciekawą fontannę z sandstone'a. Jeśli nie wiecie, takie coś możemy zrobić w dosyć łatwy sposób. Wystarczy, że postawimy schodki, które będą skierowane do środka, później zalejemy je wodą i kiedy wylejemy wodę na górze, to wtedy ona nie będzie się rozlewać po wszystkich okolicznych blokach. To jest bardzo fajny sposób na zrobienie takiej niewielkiej fontanny. Oczywiście też trawniki są bardzo podobne do tych, które mamy na dziedzińcu, czyli zbudowane z pasów zielonej gliny i zielonego sypkiego betonu. Oprócz tego wszędzie, gdzie od teraz będą liście świerkowe, to pod spodem umieściłem coarse dirta, żeby to nam tak fajnie wyglądało. Oczywiście również nasz mur, który okala całą naszą posiadłość, został przedłużony i też myślę fajnym elementem designu są takie murki, które oddzielają nam wszelkie elementy ogrodu od siebie, czyli tą wyższą część od niższej, a także poszczególne komórki breedera. Swoją drogą te murki pomiędzy farmami musiałem przebudować tak, żeby one były wyższe, bo okazało się, że przez takie wysokości 1,5 bloku wieśniaki mogły swobodnie przerzucać itemy i zaczęły się nawet rozmnażać tam na górze, co jest dosyć mało optymalne. Niestety w dzisiejszym odcinku nie uda mi się już dokończyć tego projektu. On zajął mi tak znacznie więcej czasu niż myślałem, więc nie zdążymy zrobić tego ogrodu z wieśniakami, tej całej strefy handlowej, ale mam nowy, znacznie lepszy plan, jak to wszystko zorganizować, ale żeby go zobaczyć, to będziecie musieli niestety poczekać do kolejnego filmu. Również sam ogród nie jest niestety dokończony, brakuje w nim wszystkich drzew, które mają być tam, gdzie zobaczycie takie dynie świecące obudowane trapdorami. Również roślinności brakuje praktycznie w każdym segmencie naszego ogrodu. Nie ma kwiatów, nie ma różnych elementów, które ja chciałem tutaj zawrzeć. No ale to wszystko postaram się zrobić między odcinkami, żeby już na następny raz wszystko było gotowe.
I muszę przyznać, że nawet w takim niedokończonym stanie nasz ogród wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Tymczasem w naszym domu też zaszły pewne inne zmiany, bowiem tego wam nie powiedziałem, ale mamy już tutaj wybrane podłogi i mimo tego, że w ankiecie zwyciężyła podłoga brzozowa, to stwierdziłem, że mi się ta dębowa po prostu bardziej podoba. Tak więc niestety bardzo przepraszam wszystkich zwolenników podłogi brzozowej, ale będziecie musieli przeżyć tylko tutaj z taką namiastką, która została tutaj w tych wieżach, bo stwierdziłem, że taki akcent jaśniejszy fajnie tutaj wygląda. Tutaj mamy jeszcze jedną rzecz związaną z eventem, który był wcześniej i wieśniakiem, który nie wiem o co chodzi z tym wieśniakiem, ale zobaczmy co tu mamy w skrzyneczce. O matko, proszę państwa, ależ tutaj bogactwa nam przypadły za wygranie naszego teleturnieju. Więc możemy sobie to odłożyć do naszej skrzyneczki, a raczej beczułki z bogactwami. I na koniec dzisiejszego odcinka mamy jeszcze jedną drobną pracę do wykonania. Jak widzicie, jesteśmy w tej chwili na rozjazdach Delfinostrady i niestety umarł tutaj delfin. Zostało mi to zgłoszone przez Kulfona, który używając naszej pięknej nowej trasy zauważył, że no nie działa. Nie wiem, czemu tutaj ten delfin umarł, ale no zobaczymy. Wsadzę tutaj za chwilę następnego, jakiegoś mi się uda gdzieś w pobliżu znaleźć. No i zobaczymy, czy też będzie umierał. Jak będzie umierał, to znaczy, że mamy jakiś problem z tym węzłem i będzie coś tutaj trzeba przebudować. No ale to tak jak mówię, zobaczymy w przyszłości. No i proszę bardzo, mamy naszego nowego, pięknego delfinka. Zajęło mi to chyba dosłownie z 5 minut zdobycie go i wsadzenie tutaj do środka. Rafy koralowe w nocy są naprawdę przepiękne z tym oświetleniem od tych sipikli, jakkolwiek by się one nie nazywały po polsku. W każdym razie naprawdę wygląda to przecudownie. A swoją drogą, jak już tutaj jesteśmy, no to wydaje mi się, że możemy sprawdzić, czy coś zarobiliśmy na naszej delfinostradzie. Więc pierwsza rzecz to zobaczmy, ile i czy w ogóle ktoś korzystał tutaj z jednorazowych przejazdów. O, proszę bardzo, ktoś korzystał. 6 diamentów, no to bardzo miło. I jakieś inne prezenty? Ja w sumie czarny barwnik to ja zabiorę, zawsze się przyda. No i oczywiście to, co najważniejsze, na co najbardziej liczę. Czy ktoś kupił winietę? Ktoś kupił winietę, fantastycznie, tak więc proszę bardzo. Mamy 38 diamentów zarobionych na delfinostradzie. To jest dokładnie to, o co chodziło. Tak więc nasz sposób na zarabianie diamentów na serwerze działa fantastycznie. Może to nie jest jedyny sposób, w jaki będziemy zarabiać diamenty, ale to zobaczycie w następnym odcinku. Tak więc, jeśli ten film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału i kliknąć w dzwoneczek, jeśli chcesz być na bieżąco. Tutaj jakieś piękne mosty nam się budują, serwer Krafton rozwija się w tempie niesamowitym. Do zobaczenia następnym razem i cześć!